Po raz 23 proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza wraz z działającą przy parafii Akcją Katolicką na doroczną zabawę choinkową zaprosili dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Salę udostępniła pobliska szkoła podstawowa nr 10. Do rąk milusińskich trafiło blisko 300 paczek z tym, co dzieciaki lubią najbardziej. Były słodycze i zabawki, ale darczyńcy zadbali też o konserwy czy artykuły chemii gospodarczej. Każda choinka zaczyna się mszą świętą. Najpierw żal święty, na mszy świętej są rodzice, są dzieci, modlimy się, dziękujemy Bogu, życzymy sobie wzajemnie nowego roku szczęśliwego, bo to jest początek nowego roku. No i oczywiście potem choinka, czyli właśnie Zabawa różnego rodzaju, gry różnego rodzaju, rozrywki i to wszystko kończy się przybiciem świętego Mikołaja. Jak każdego roku w tym roku też Mikołaj przybędzie do prawie 300 dzieci. Tyle, proszę Państwa, jest każdego roku, a pamiętam pierwsze choinki, kiedy byliśmy bardziej, że tak powiem, otwarci, bardziej hojni. To nie tylko była choinka dla parafii, nie tylko dla miasta, ale w ogóle miejscowości sąsiednie. Pamiętam, że nawet były dzieci z Sejn. To zasługa również sponsorów, których do pomocy zachęcają zarówno członkowie Akcji Katolickiej, jak i sam proboszcz, a jego determinacja jest ogromna. Wiem, że mówią o mnie, wygoń łubę drzwiami, a wróci oknem, śmieje się ksiądz Lech, ale nie wstydzi się tego i podkreśla, że radość dzieci z tych darów i wspólnej zabawy jest bezcenna. Nie jest gołosłowny mówiąc o wspólnej zabawie, bo hasa z dzieciakami jak zawodowy wodzirej. W noworocznej zabawie choinkowej uczestniczyli także poseł Jarosław Zieliński i wiceprezydent Suwałk Ewa Sidorek. Tegoroczne spotkanie było, jak zapowiada proboszcz, ostatnim w czasie sprawowania przez niego posługi kapłańskiej w tej parafii. Za kilka miesięcy zamierza odejść na emeryturę. Ma jednak nadzieję, że jego następca we współpracy z Akcją Katolicką będzie kontynuował tę tradycję. Do tej pory przez 23 lata do rąk dzieciaków trafiło około 7 tysięcy paczek. Na przykład dzisiaj jest 300 paczek, ale są to paczki żywnościowe, jest chemia, więc razem jest 600 paczek. W ten sposób można iść, bo po dwie torby dzieci dostają, potem bardzo mi się podoba, jak idą i się uginają, prawda? Babcia pomaga, dziadek pomaga, ciocia, mama, czy starszy brat, czy starsza siostra.